Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, w którym pokażę Wam, jak zbudować budżetową wersję Porta Ledge'a. Zapraszam do oglądania. Jeszcze zanim go rozpakujemy, powiem Wam, po co mi takie ustrojstwo. Taki Porta Ledge jest potrzebny mi, żeby spać właśnie na drzewie. Wiadomo, są też hamaki, ale ciężko jest czasami znaleźć odpowiednie drzewo, żeby były dwie gałęzie równoległe, żeby można było taki hamak sobie rozwiesić. Albo taką grubą, pojedynczą gałąź, żeby pod gałęzią sobie wisieć. Stwierdziłem, że lepszym rozwiązaniem będzie Porta Ledge i właśnie taki sobie stworzyłem, bo tu wystarczy tylko jedno stanowisko wokół pnia, podpinamy tylko jeden punkt i mamy rozstawione całe wyrko. Jak rozpakuję, pokażę Wam każdy element z osobna, jak go przygotowałem do tego, żeby to wytrzymało mój ciężar i żebym mógł sobie na tym spokojnie leżeć albo stać. Porta Ledge jest spakowany, teraz tylko wystarczy go rozpakować. Jak widzicie, mieści się w oryginalnym worku, jakim dostałem łóżko polowe. Także wszystko waży około 6 kg. Także ten ciężar jeszcze jest taki znośny. Ok, rozpakujmy go. Czego się zdecydowałem na łóżko z Decathlonu? Ponieważ jest w dobrej cenie i ma w miarę wytrzymałą ten materiał, który trzyma na cały ten nasz ciężar. Także to jest całkiem wytrzymałe, wodoodporne, także nie powinno nasiąkać. Okay. Każdy z elementów sobie omówimy. To się już nam na razie nie przyda. Tak wygląda po rozłożeniu. Także mamy naszą platformę. Mamy pasy, które podtrzymują cały Porta Ledge razem z regulacją. I mamy trzy nóżki. W zestawie jest ich 6. Dla mnie są one wszystkie potrzebne. Wykorzystujemy tylko 3. Tutaj są rurki, które wchodzą wzdłuż naszego łóżka polowego. Ok, omówimy sobie teraz poszczególne elementy Porta Ledge'a. Zaczniemy od nóżek. Jak widzicie, nóżki trzeba dodatkowo tutaj wzmocnić, żeby po prostu jak siła, która działa nam na zewnątrz, to żeby uniknąć tego, że nam się te nóżki będą wykrzywiać w drugą stronę, to warto sobie tutaj to wzmocnić repem. Repa potrzebujemy w długości 12 metrów. Ja zamówiłem 5 mm z Decathlonu. One są dosyć dobre. Ok, kolejną rzeczą są tutaj linki pomocnicze, które utrzymują taśmy na miejscu. Są one wzmocnione przez majlony. Delta majlony. To będzie wyglądało mniej więcej tak. Nie? W przekroju. Tutaj będą trzymać nasze te pomarańczowe taśmy. Całą rozpiskę, czego tutaj użyłem, znajdziecie w opisie filmu. Omówimy sobie teraz chyba najważniejszą rzecz, jaka jest w naszym Porta Ledge'u. Taśmy, które podtrzymują cały nasz układ. Także tych taśm mamy łącznie 6. Czyli tak jak pod nóżki każdy rep odchodzi, musi być połączony z naszą taśmą. Ok, pokażę Wam tutaj z bliska, jak wyglądają te taśmy. Czyli tak, zacznijmy od góry. Od góry mamy jakiś naprawdę zaufany karabinek, zakręcany, jakiegoś HMS-a. Ja zainwestowałem w płytkę stanowiskową od Climbing Technology. Są jeszcze płytki stanowiskowe Pesla i innych producentów. Ta jest dobra i ma wszystkie normy. Też jest w dobrej cenie, także myślę, że ona będzie odpowiednia do tego typu zabiegu. Płytki stanowiskowej podpiąłem
Delta Mylony, które trzymają nam po dwie taśmy. Każda z nich. Żeby przygotować taką taśmę, potrzebujemy około 2 metrów tutaj w tym odcinku do tej klamry samozaciskowej i około 50 cm powyżej tej klamry. Potrzebujemy 6 klamer samozaciskowych. Takie klamry znajdziecie w każdym sklepie budowlanym. Ja takie zakupiłem w Castoramie. Każdy z tych odcinków musimy tutaj zszyć. To muszą być bardzo dobre szwy, żeby nam nie puściły. Także ja tu już je zakryłem taśmą niestety, ale pod spodem są mocno na maszynie tutaj zrobione szwy. Produkcja pasów trwa. Koval Customs. Zszywamy w tym miejscu. Zszywamy za klamrą. Zszywamy to, co nam trzyma przy łóżku. I zszywamy na końcu taśmy regulacyjnej, czyli tego, co tam tutaj będziemy regulować. Teraz cały układ działa tak, że tutaj o, możemy sobie to spokojnie tutaj przesuwać i będziemy mogli sobie po prostu regulować cały naciąg. Ja dodatkowo każdą parę taśm oznaczyłem sobie kolorem, żeby później przy montażu nie pomylić się, która powinna być do którego końca. I to tyle, jeżeli chodzi o cały techniczny aspekt całego portaledża. Więc teraz wystarczy go tylko złożyć. Okej, łóżko mamy. I teraz tak, montujemy nasze stanowisko, tutaj wcześniej już przygotowałem, jak widzicie zdążyłem się już pobrudzić, bo jest trochę mokro, ale okej, montujemy. Zaczynamy od taśm, taśmy montujemy do stanowiska na zaufany karabinek zakręcany, który na pewno nas wytrzyma. Zakręcamy go, sprawdzamy, czy się nie luzuje i przystępujemy do montażu taśm do naszego łóżka. Zaczynamy od krawędzi, która jest najbliżej drzewa i taśmy, która jest najbliżej drzewa. I możemy zrobić już tak, żeby tutaj już był poziom. Teraz trzeba przygotować pozostałe. Dobra, teraz regulujemy tak, żebyśmy mieli poziom. I gotowe. Nasz portalecz jest rozłożony. Tak wygląda w pełnej okazałości. Także teraz muszę się na niego wgramolić. No i działa. Nawet dobre miejsce do startu drona. Dobra, skoro mamy już go rozłożonego, to teraz na małe podsumowanie, czego potrzebujemy, żeby taki portalecz sobie zbudować na własną rękę. Chciałbym tylko tutaj powiedzieć, że budowanie takich gadżetów na własną rękę może grozić kalesem albo śmiercią. Uważajcie na siebie, żebyście robili to mądrze, z głową, przede wszystkim byli pewni swoich węzłów oraz pewni swoich szwów, bo to trzyma cały portalecz jakby w ryzach. Żeby zbudować taki portalecz, potrzebujemy 12 metrów repa, 9 malionów delta, 15 metrów taśmy transportowej, płytka stanowiskowa. Ona nie jest obligatoryjna, ale lepiej rozkładają się siły, niż żeby wpinać wszystkie majlony do jednego karabinka. No i oczywiście, to co najważniejsze, samo łóżko.
z Decathlon. Za chwilę sobie podejdę na to drzewo trochę wyżej i rozstawię tego portala do góry. No, zarzuciłem sobie rzutkę, także zaraz ściągamy linę. Dobra, jestem na górze. Montujemy stan. Dobra, tu mam moją lążę. Teraz wymontujemy opiszona. Ok, luzujemy grigri. Obciążamy lążę. Trochę jest mniej wygodnie niż było. Dobra. Ciągniemy wyro do góry. No dobra, stoję w moim portaledżu. Ale się rozbiłem. Teraz tylko śniadanko i chillera. Jeżeli podobał Ci się materiał, zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Także lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Dzięki wielkie. Cześć.